Dzień dobry Państwu, Jacek Gorzuk zapraszam na raport PCH24. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Juris zawiadamia prokuraturę w związku z serią kłamstw i pomówień odnoszących się do treści projektu Stop Pedofilii oraz jego autorów i zwolenników. W związku z nieprawdziwymi informacjami oraz kampanią zniesławień Instytut Ordo Juris złoży zawiadomienie do prokuratury celem ustalenia sprawców, a następnie wniesie prywatne os akty oskarżenia z artykułu 212 paragraf 2 Kodeksu Karnego, zniesławienie za pośrednictwem środków masowego komunikowania i artykułu 216. Paragraf 2 kodeksu karnego: znieważenie za pomocą środków masowego komunikowania, zawiadomienie będzie skierowane wobec osób popełniających przestępstwo na szkodę instytutu zarówno na portalach społecznościowych, jak i w toku manifestacji pod hasłem Jesień Średniowiecza przeciwko obywatelskiemu projektowi ustawy stop pedofilii Fundacji Pro Prawo do Życia. Organizatorzy Jesieni Średniowiecza nie ujawnili swoich danych. Instytut Ordo Juris przewiduje również pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnoprawnej także innych sprawców zniesławień i znieważań, gdy zostanie ustalona ich tożsamość. W analizie projektu opublikowanej przez Instytut zostało podkreślone, że projekt konsekwentnie rozwija zasadę ograniczonej autonomii woli małoletniego, chroniąc dziecko nie tylko przed czynami pedofilskimi, ale także przed działaniami zmierzającymi do skłonienia go lub pochwały podejmowania przez niego obcowania płciowego lub innych czynności seksualnych. Niewątpliwie ograniczenie ekspozycji małoletnich na treści rozbudzające ich seksualność i prezentujące podejmowanie czynności seksualnych jako wyłącznie kwestię indywidualnej decyzji wyrażonej zgody będzie sprzyjać ograniczeniu seksualizacji dzieci i wesprze pozytywne wzorce edukacyjne zawarte chociażby w programie wychowania do życia w rodzinie. Tym samym projekt jest wyrazem ustawowej realizacji konstytucyjnych zasad pierwszeństwa wychowawczego rodziców oraz ochrony dzieci przed demoralizacją. Projekt odpowiada również na potrzebę ochrony prawnej dzieci przeciw nowemu zjawisku, jakim jest pato streaming. Doprecyzowania podczas dalszych prac parlamentarnych wymagają niektóre elementy ustawy, w tym szczegółowy zakres zachowań, których propagowanie podlegać może sankcji karnej. Tymczasem w 41 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową homoseksualni aktywiści i ich polityczni stronnicy zebrali się pod krakowskim oknem papieskim. Hałaśliwa dyskoteka postępowców była wyrazem sprzeciwu wobec obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej stopy pedofilii. Media podają także, że w tłumie można było usłyszeć głosy niezadowolenia z powodu wyjścia do zgromadzonych aktywistów LGBT pana księdza. Homoseksualną dyskotekę pod oknem papieskim na Franciszkańskiej 3 w Krakowie zorganizowała fundacja Queerowy Maj. Podaje portal TVP Info słowo queer oznacza osoby inne niż heteroseksualne i można je uznać za synonim skrótu LGBT+. Tęczowe flagi, czyli symbole tego właśnie ruchu politycznego, plugawiły w środę miejsce, w którym Jan Paweł II rozmawiał z młodymi Polakami w trakcie swoich pielgrzymek do ojczyzny. A to wszystko w Dniu Papieskim. Co więcej, homoseksualni aktywiści oraz ich polityczni sojusznicy postanowili połączyć niszczenie powagi Dnia Papieskiego z protestem wobec projektu Stop Pedofili zdaniem uczestników zgromadzenia penalizacja propagandy pedofilii w kształcie zapisanym w obywatelskim projekcie jest równoznaczna z zakazem edukacji seksualnej, podaje portal TV Info. Warto jednak odnotować, że w projekcie nie ma słowa o edukacji seksualnej. Przeciwnicy projektu, zamiast prowadzić merytoryczną krytykę, przedstawiają nieprawdziwe informacje na temat jego treści, i atakują oraz zniesławiają komentatorów, którzy pozytywnie oceniają jego założenia, w tym ekspertów ordo iuris. Na tym jednak nie koniec. Gdyż uczestnicy krakowskiego zgromadzenia pod tęczowymi flagami mieli wyrażać niezadowolenie z powodu wyjścia do nich katolickiego kapłana. Do demonstrantów z różańcem w dłoni wyszedł ksiądz prałat Andrzej Fryźlewicz, były wieloletni sekretarz księdza kardynała Franciszka Macharskiego. Jedna z uczestniczących w dyskotece kobiet twierdziła, że pan ksiądz przeszkadza zgromadzonym, ale zapewniła, że nie zabrania mu modlitwy. Inni mieli grozić kapłanowi wezwaniem policji. Czytamy na portalu TVP Info. Watykański kościół w pobliżu bazyliki Świętego Piotra służy do promocji ekosocjalizmu i innych dalekich od chrześcijaństwa wizerunków. Znajduje się tam także budzący oburzenie posąg nagiej kobiety. Co więcej kontrowersje wciąż budzi ceremonia w ogrodach watykańskich uznana przez niektórych za pogański ry rytuał. Kościół Santa Maria in Transpontina znajduje się niedaleko Bazyliki św. Piotra. Budynek ten na potrzeby synodu amazońskiego upstrzono wizerunkami czy przedmiotami kojarzonymi raczej z ideologiami niż z katolicką ortodoksją. Na jednej ze ścian budynku znajduje się także plakat przedstawiający kobietę z dzieckiem na ręku. Jej piersi są odkryte i wygląda na to, że karmi nimi łasicę, zauważa John Henry Weston. Dziennikarz nie ukrywa oburzenia. Redaktor naczelny portalu Lifeside News pisze także o ceremonii z ubiegłego tygodnia w ogrodach watykańskich. Rozmawiał na ten temat z wnukiem byłego amazońskiego szamana. Ten wyraził zdumienie z powodu tego, co uznał za obecność idoli w watykańskich ogrodach i uczestnictwa Franciszkanów w ceremonii. Powiedział on również o pewnym amazońskim przywódcy plemiennym, którego zdaniem w Watykanie doszło do aktów pogańskich. Wnuk byłego szamana podkreślił, że oznacza to łamanie pierwszego przykazania. Podczas rytuałów w ogrodach watykańskich znajdował się m.in. posąg nagiej kobiety. Zdaniem Johna Henry Westena, Matki Ziemi. Następnie posąg ten przeniesiono do Bazyliki Świętego Piotra na swego rodzaju łódce. Tam też otoczyli go papież, kardynałowie i wierni. Obecnie kontrowersyjna rzeźba znajduje się w kościele Santa Maria Intraspontina. Jeden z biskupów stwierdził podczas konferencji, że może to być zarówno Matka Ziemia, jak i Matka Boża. We wspomnianej ceremonii w ogrodach watykańskich uczestniczył także drugi posąg. Ten trafił na aulę Synodalną. W efekcie ojcowie Synodalni chcąc nie chcąc. Stale się w niego wpatrują. Do sprawy odniósł się podczas konferencji prefekt dykasterii do spraw komunikacji Stolicy Apostolskiej Paulo Ruffini, który powiedział, że figurka reprezentuje życie. Dopatrywać się w tym pogańskich symboli i w ogóle zła jest niewłaściwe. Jednocześnie dodał, że jest to personifikacja życia poprzez postać kobiety oraz porównał to do obecnego podczas uroczystości drzewa jako świętego symbolu. Sekretarz Komisji ds. Informacji jezuita ksiądz Giacomo Costa oficjalnie zaprzeczył, aby figurka ciężarnej kobiety obecna podczas ceremonii otwarcia synodu amazońskiego była podobizną Maryi. To tubylcza kobieta reprezentująca życie, powiedział. Jednak zarówno Ruffini, jak i Ksiądz Kosta zaznaczyli, że są to ich prywatne opinie. Władze linii lotniczych Air Canada zdecydowały o wprowadzeniu zakazu zwracania się do pasażerów per pan i pani. Zarządzenie obowiązuje wszystkich pracowników wchodzących w skład tzw. personelu pokładowego. Zaskakująca decyzja władz kanadyjskich linii lotniczych jest podyktowana chęcią bycia jeszcze bardziej tolerancyjnym, w szczególności wobec osób, które nie identyfikują się z żadną z płci, a także wobec osób transseksualnych. Decyzja nie została jeszcze opublikowana jako oficjalne stanowisko, ale ujawniono treść notatki pionu kierowniczego do pracowników podróżujących na pokładzie samolotów Air Canada. Chcemy zapewnić integracyjną przestrzeń dla wszystkich, w tym dla osób utożsamiających się z płcią X. Zmiana zostanie odzwierciedlona w instrukcjach pokładowych w ramach naszego zobowiązania do poszanowania różnorodnej tożsamości płciowej i integracji. Poinformujemy Cię, kiedy wprowadzić tę zmianę. Czytamy w notatce władz linii lotniczych. Jej treść ujawnia redakcja La Presse z Montrealu. O planowanych zmianach w zwrotach do pasażerów i usunięciu rzekomej dyskryminacji ze względu na płeć. Informujemy, Również rzecznik prasowy Air Canada, w wiadomości skierowanej do redakcji portalu CTV News Montreal, podkreśla, że władze firmy chcą, aby wszyscy podróżujący z kanadyjskimi liniami lotniczymi czuli się szanowani. Zmodyfikujemy nasze ogłoszenia pokładowe, by je unowocześnić i usunąć konkretne odniesienia do płci. Będziemy ciężko pracować nad tym, by wszyscy pracowniczy czuli się wartościowymi członkami rodziny Air Canada i jednocześnie, by nasi klienci byli szanowani i czuli się komfortowo, kiedy decydują się podróżować z nami. Jak wynika z informacji podawanych przez media, standardowe formy grzecznościowe takie jak zwroty pan i pani zostaną wkrótce zastąpione nową formułą. Witamy wszystkich lub dzień dobry wszystkim. To zwroty, które już wkrótce będą słyszeli pasażerowie. Linii lotniczych. Przypomnijmy, że to nie pierwsza taka sytuacja, gdy linie lotnicze chcą wyrazić swoją nadmierną tolerancję wobec transseksualistów lub osób, które się utożsam nie utożsamiają się z żadną płcią. Kilka miesięcy temu włoskie Air Italy oraz amerykańskie United Airlines wprowadziły w swoich formularzach rezerwacyjnych udogodnienia, które pozwalają na określenie płci jako X. Oznaczenie ma dotyczyć wszystkich pozostałych form ekspresji płciowej, innych niż płcie naturalne i przyrodzone. Francuskie zgromadzenie narodowe zdecydowało o przyjęciu ustawy zezwalającej na dostęp do zabiegów in vitro kobietom żyjącym w związkach jednopłciowych. Prawo będzie także pozwalało na sztuczne zapłodnienie kobiet żyjących samotnie. Oznacza to zwycięstwo lobby LGBT, które domagało się zmian w tym zakresie. Nowe prawo zostało przyjęte już w pierwszym czytaniu, co oznacza zdecydowane poparcie polityków dla tych rewolucyjnych zmian. Pomimo potężnych protestów mieszkańców Francji, do których dochodziło w ostatnim czasie, lobby LGBT dopięło swego i doprowadziło do przyjęcia ustawy przy, przez parlamentarzystów zasiadających w Zgromadzeniu Narodowym, szokującej ustawie sprzeciwiali się eksperci i naukowcy, którzy zwracali uwagę na bardzo istotną rolę ojca w życiu każdego dziecka. We wrześniu poważne zastrzeżenia do ustawy zgłosiła Krajowa Akademia Medycyny. Lekarze wskazywali na istotną rolę ojca w rozwoju dziecka i kształtowaniu jego osobowości. Zalecili przeprowadzenie dodatkowych badań z zakresu psychiatrii dziecięcej wśród dzieci pozbawionych ojca, m.in. wśród tych, które narodziły się w wyniku sztucznego zapłodnienia in vitro. Dotyczyło to dzieci wychowywanych przez samotne kobiety lub kobiety żyjące w związku homoseksualnym. Koncepcja zapłodnienia in vitro dla kobiet żyjących w związkach jednopłciowych nie ma też poparcia we francuskim społeczeństwie. Jak wynika z badań przeprowadzonych 1 października bieżącego roku przez Instytut IFOP, Aż 83% Francuzów uważa, że dziecko ma prawo do ojca, a 91% jest zdania, że dziecko powinno być wychowywane przez parę rodziców, ojca i matkę. Przeciwnicy ustawy wskazują, że dobro dzieci, które na mocy prawa zostaną pozbawione ojca, w ogóle nie zostało wzięte pod uwagę. Po głosowaniu w Zgromadzeniu Narodowym aż 54% badanych stwierdziło, że ich głos i opinia nie zostały w żaden sposób uwzględnione przez polityków. Na konsekwencje i problemy związane z wprowadzeniem szokującej ustawy zwraca uwagę ksiądz Thierry Manié, sekretarz generalny episkopatu Francji. Jego zdaniem, społeczne. Konsultacje w tej sprawie były tylko pozorne. Trzeba to powiedzieć bardzo jasno. Przystąpiono do głosowania bez podjęcia dyskusji nad najważniejszymi problemami, a przede wszystkim i to nas najbardziej uderzyło nad konsekwencjami podejmowanych dziś decyzji. Brano pod uwagę jedynie pragnienia, zapotrzebowania współczesnego społeczeństwa. Zastanawiano się, czy współczesna nauka i technika potrafią je zrealizować, natomiast bardzo mało mówiło się o konsekwencjach dla mających się narodzić dzieci powiedział ksiądz Manien. Ustawę czeka teraz dyskusja i głosowanie w Senacie. Przewodniczący francuskiej Izby Wyższej powiedział jednak, że najprawdopodobniej poprze zapisy znajdujące się w uchwalonej ustawie. Oznacza to rewolucyjne zmiany w obszarze in vitro. Wszystko wskazuje na to, że we Francji dostępne będą sztuczne zapłodnienia dla kobiet żyjących samotnie oraz tych żyjących w związkach jednopłciowych. Przypomnijmy, że w połowie września Episkopat Francji skierował do wszystkich parlamentarzystów swoje stanowisko w tej sprawie, a także zadał wiele pytań dotyczących konsekwencji wprowadzenia niebezpiecznych regulacji. Episkopat zawarł stanowisko w formie pytań do parlamentarzystów w książce zatytułowanej Bioetyka. Jakiego świata chcemy? Autorstwa arcybiskupa Piera Dornella. To był raport PCH24. Jacek Orzuk, dziękuję Państwu za uwagę.